bo teraz jest pytanie, co z Microsoftem, to jest jakiś taki płat, słuchajcie, my w ogóle nie chcemy rywalizować Sony, my nie mamy szans w ogóle rywalizować Sony, co wy od nas chcecie, no obiecywaliśmy wam dobre gry, na razie tych gier nie ma, ale jest jeszcze nadzieja, słuchajcie, jest jeszcze nadzieja, zobaczymy Hellblade 2, Starfield, Forza, to co powtarzam, jeżeli te produkty, bezpośrednio o nich będą dobre, będą bardzo dobre, nie będą mieli takich bugów jak Redfall, to naprawdę Microsoft jeszcze wyjdzie suchą nogą. Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zobaczymy, co w trawie piszczy. No, chyba prędzej zajrzę pod dywan niż zobaczę, co w trawie piszczy. Pogoda niestety nam nie sprzyja na wspólne spacery, czy to po lesie, czy po prostu po parku, więc no, z miejscówki tutaj standardowo zobaczymy, co w trawie piszczy. Skoncentrujemy się na Phil Spencerze, czyli dyrektora biznesowego i dyrektora generalnego do spraw Xbox, gdzie w jednym z wywiadów przepraszał po prostu za Redfalla i chyba wspomniał parę słów za dużo. Fajnie, że przeprosił, ale czy niektóre akcenty były nam potrzebne? Potrzebne do, w szczególności dla graczy posiadających Xboxa, bo troszkę więcej powiedział niż to, że sorry za Redfalla. Wiedzieliśmy, jak to wygląda, wiedzieliśmy, no w końcu jestem dyrektorem, musiałem to zobaczyć przed premierą, ale może przeproszę dopiero po wydaniu tej gry. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że zrobi się z tego taka duża gówna burza, ze względu na to, że na Redfalla spodziewałem się, że to będzie średnia gra, ale naprawdę generalnie ta gra duże ma niestety braki. I to w każdym aspekcie, już nie mówiąc o błędach technicznych, o braku 60 FPS-ach, ale chociażby NPC-ki, w ogóle wszystko jak to się prezentuje, w każdym segmencie czegoś brakuje. Podchodzimy do NPC-ka, to zamiast płynnego ruchu głowy, to ma na 3. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To takie śmieszne niuanse są w tej grze, gdzie naprawdę można chodzić i cały czas jakieś babole wypatrywać. No dobrze, tak więc to problem jest w tym, że Microsoft promował to na zasadzie jednej z ciekawszych gier tych roku. Pamiętajmy, że czekaliśmy na Redfalla, czekamy na Hellblade 2, gdzie mega jestem ciekawy tej produkcji, czekamy też oczywiście na Forzę. I powiem wam szczerze, no tak jak mówię, na Redfalla zbytnio nie czekałem, tak czy siak nie wchodziłem, bo to nie mój świat, jakby to powiedzieć. Ale no niestety patrząc pod tymi wszystkimi warstwami, no to rzeczywiście gra jest poniżej na pewno oczekiwań, a niektórzy mówią, że na pewno nie jest grą średnią. Ja uważam, że gra średnia jakby była pozbawiona tych wszystkich błędów, bo tu jest naprawdę multum dużo błędów, gorzej się to gra niż na premierę Cyberpunka, więc no, dużo do życzenia ta produkcja ma. Okej, okay, Phil Spencer nam przeprosił, słuchajcie, i mówi, że nie chce ogólnie pokonać te Sony oraz Nintendo, więc też troszkę tutaj moim zdaniem dał, nie wiem, ludzie, gracze zaczęli się zastanawiać, co dalej po prostu z Microsoftem będzie, bo troszkę takie są no, niejasności, powiedzmy. Dobrze, tak więc omówmy przede wszystkim, ja tutaj zacytuję Phila Spencera, jak tutaj się to wszystko prezentowało. Zdaniem Phila Spencera Xbox nie zamierza walczyć bezpośrednio z Sony oraz Nintendo. Oczywiście, że bezpośrednio nie walczy, bo walczy jeszcze o inne rynki, które Nintendo w ogóle może o tym pomarzyć. Sony tak samo, jak chociażby rozbudowa chmura, całej infrastruktury serwerowej. Tak więc no, tutaj są numerem jeden, nie oszukujmy się, 70% rynku to Microsoft ma, więc tutaj też chce na pewno, przede wszystkim Microsoft się koncentruje na tym, a przy okazji musimy pokazywać graczom, że coś im też dajemy pod względem konsol i tego całego światu, tak więc tak czy siak rywalizuje, czy on chce, czy nie chce, no to Sony jest największym przeciwnikiem połączenia Activision Blizzard.
Więc no tam przepychanki cały czas trwają, prawda? Czy to o Call of Duty, czy o inne właśnie. No przy zakupie Activision Blizzard Microsoft by zyskał 20, słuchajcie, nowych deweloperów, którzy mogliby mieć gry na wyłączność. Czy oni by mieli te gry na wyłączność? To jest jedna wielka zagadka. Jakby chciał zrobić pstryczek w nos, to by zrobił i by miał te gry ekskluzywne, ale Microsoft koncentruje się, moim zdaniem, żeby wykupić wszystkich dookoła najlepiej, jakby było. Wiadomo, mają kasę, niech kupują, niech walczą, a my zobaczymy, co z tego będzie. Czy to będzie pozytyw, czy negatyw, no to się wszystko o tym sami przekonamy na własnej skórze. Dobrze, ale tak czy siak rywalizuje z Sony, bo jednak tutaj jest Sony, Microsoft. Którą konsolę wybrać? To jest też najczęstsze pytanie na Google, którą konsolę wybrać. No ale wiadomo, konsole budują gry, chociaż Phil Spencer uważa, że nie do końca. Powiem wam szczerze, że pod względem tego wywiadu może nie za bardzo, może za dużo coś powiedział. Słuchajcie, on jest dyrektorem biznesowym i dyrektorem generalnym do Xboxa, tak więc no jego słowa coś mocno ważą. A jeżeli dyrektor biznesowy i generalny mówi, że nie rywalizuje z Sony, to troszkę sobie zaprzecza, ale powiem wam szczerze, ja bardzo Phila Spencera zdecydowanie bardziej lubię niż jego odpowiednika w Sony, tak więc no fajny, zawsze pogodny gość wychodzi z pełną, otwartą klatką i mówi elegancko do narodu, powiedzmy, będą gry, będzie fajnie, będziemy się bawić, ale na razie z tego też się nie wywiązuje, bo jeżeli gry wychodzą, no to jeżeli mówimy o tych grach 3 razy A, to jednak dostajemy średniaki, nie wspominając oczywiście o dobrych Gearsach, czy chociaż Fordzie. No ale dwa tytuły nie będą budowały marki, albo no i oczywiście Halo, więc trzy takie topowe marki Microsoft ma, gdzie od Xboxa klasyka budują cały czas swoją narrację w tą stronę, ale nic nowego przez ten czas tak naprawdę nie dochodzi, żeby była jakaś mocna, znana ich marka. No po debiucie Redfalla, no to zagrzmiało, że aż Phil Spencer nas przepraszał za tą produkcję, ale on dobrze wiedział, jaka to produkcja była i on się z tym liczył, więc już chyba miał napisane, że musi przeprosić, już pewnie już przygotował się do tego, więc nie wiem czemu wypuścili tego Redfalla, bo nie byłoby takiej zadymy, powiem wam szczerze, ale przy tej grze to jeszcze jest pikuś. Na razie zostawmy tego Redfalla, pierwsze wrażenia z Maćkiem nakręciłem w poprzednim odcinku, tutaj się skoncentrujemy, co bardziej Phil Spencer nam chciał dostarczyć i przekazać. Tak więc, czy rywalizuje? Z Nintendo może nie rywalizuje, bo Nintendo ma swoją generację, powiem wam szczerze, i oni z nikim chyba nie rywalizują. To też jest widoczne, tak? Ta ich brak rywalizacji z konkurencją. To tutaj Microsoft oraz Sony rywalizują o najpotężniejsze konsole, które pokazują nam next-genowe, słuchajcie, gry, wodotryski, ray tracingi, HDR i inne fajne pierdy pod względem mocno realistycznych grach, prawda? Czy to jakieś gry przykroju na Unreal Engine 5 i tak dalej, więc no to oni ze sobą rywalizują, więc nie wierzę, że Sony nie zamierza walczyć bezpośrednio z Sony, bo tak czy siak walczy, czy tego chce, czy tego nie chce, może to nie jest ich konkurent, ale w segmencie gier jest jak najbardziej dużym konkurentem. Tutaj troszkę telewizor się nam przygasił, to sobie go odświeżymy. Za nami jest Game Pass, odpaliłem, tak więc no bo tutaj najwięcej będziemy się koncentrować na tych newsach bezpośrednio wywiadu Phila Spencera. No dobrze, słuchajcie, tak więc jedziemy dalej, czytamy. Tak naprawdę Microsoft nie może wygrać i właśnie z tego powodu firma koncentruje się na innym segmencie. On teraz to powiedział, uważam, że na innym segmencie to oni się koncentrują cały czas, tylko mydlą bezpośrednio graczowi oczy w jakiś sposób, że no mówią, że co roku coś się dzieje, coś się będzie działo, ale się koncentrują na segmencie jak najbardziej chmury, cloudu, streamingu oraz no serwerów. Moim zdaniem to nie jest nic złego. To jest Microsoft, oni są znani z software'u Windows. Patrzcie, jaki to absurd. Microsoft dostarcza nam najpotężniejszą konsolę nowej generacji, 12 teraflopów
2 teraflopy niżej niż PlayStation 5, ale softu nam je daje. A są przecież firmą robiącą software od dziejów tak naprawdę, bo odkąd żyję, to zacząłem zabawę z Windowsem 3.1, 3.11, 95, 98, Millennium 2000, XP. Tych Windowsów można wymieniać i wymieniać i razem z nim się kształtowałem w jakiś sposób, no i cały czas na Windowsie bazuję, a nie mogą zrobić dobrego sosu, słuchajcie, do swojej konsoli gierek. Nie bazując tylko na tych trzech swoich firmach. Dobrze, tak więc jedziemy dalej. Microsoft nie może wygrać i właśnie z tego powodu firma. Dlaczego nie może wygrać? Moim zdaniem nawet nie podjęła rękawicy, bo wydając mocniejsze konsole od Xbox Series S do Xbox Series X, dając nam zawsze w generacji jakąś tam mocniejszą konsolę, bo w poprzedniej generacji mieliśmy Xbox One X, wcześniej jeszcze Xbox One S, który troszkę był mocniejszy od Xboxa klasyka, od Xbox One'a, oczywiście klasycznego, więc i cały czas pod względem hardware'u bardzo dobrze im to idzie. Moim zdaniem Xbox Series X jest lepiej zbudowaną, zmontowaną konsolą niż PlayStation 5 pod względem, nie wiem, chociaż ciepła, jak zauważyłem, chociaż pracy, nie mówię o systemie, który jest tutaj, mamy Windowsa i czasem po prostu absurdalne komunikaty potrafi wyskoczyć, jak na przykład ta gra wymaga aktualizacji, lecz w tym momencie jej nie możemy wam dać. What the fuck? Słuchajcie, to są takie absurdy. Dobra, ale to jest Windows, my się na tym wychowaliśmy. Nie mamy żadnego problemu z tym. Tak więc, nie może wygrać. O co tutaj chodzi? Jak to nie może wygrać? Nawet nie podjął dobrze walki, bo obiecują nam gry od lat. Jedne E3, drugie E3, czwarte E3. Zdaję sobie sprawę, że po prostu u nich nic nie działa i podejmują decyzję, kupujemy dużych wydawców, dawajcie Blizzarda, Activision, prawda, zyskamy 20 nowych deweloperów, którzy będą nam trzaskać te gry. Dobra, w porządku, jest to jakiś pomysł i jeżeli nie potrafimy zbudować od podstaw, dobrego studia, które będą nam trzaskali te gry cały czas, regularnie, no to kupmy ich i kupimy dobrych deweloperów, będą nam trzaskać gierki. No proszę bardzo. No ale też trzeba nad nimi jakoś nadzorować i patrzeć, jakie oni gry nam wydają, a my wrzucamy je sobie w marketing bezpośrednio i ogłaszamy jako jedna z większych marek w 2023, jak Redfall, który jest po prostu pomyłką. Tak więc Okej, dlaczego nie mogą wygrać, to może się rozstrzygnie dalej i właśnie z tego powodu firma koncentruje się na innym segmencie. Dobra, uważam, że jest odwrotnie, że najpierw się koncentrują na tamtym segmencie, chmura, cyfra, dystrybucja, streaming i tak dalej. To dobrze wiemy, jaka jest polityka narzucona od Xboxa One, od premiery, uważam, i tylko, że tam był straszny hejt na to poszedł i Microsoft zrobił 3 kroki w tył, żeby później zrobić po cichu kroki do przodu. Okej, ktoś musi tutaj być pionierem w tym segmencie i niech to będzie Microsoft, jak na nich przepadł. Nie ma żadnego problemu. Ale jak mogą wygrać? Z Nintendo raczej nie wygrają, bo to jest oddzielna para kaloszy, uważam, i oddzielni zupełnie, bardziej geekowie tam siedzą. Tak więc koncentrują się na segmencie, by oferować gry na wszystkich możliwych ekranach. No i tutaj Phil Spencer jeździ, podpisuje umowy na przykład z Nintendo i tak dalej, chcą dostarczać Xbox Game Pass tam, gdzie się da. Na przykład w telewizorach Samsunga i tak dalej. Ja osobiście, jakbym miał na Nintendo Switch Game Passa, z miłą chęcią też bym sobie odpalił i gry jakieś sobie streamował bez problemu na tym urządzeniu i bym się cieszył. Rozumiem, jest to fajny pomysł, ale uważam, że mimo to nadal podstawą jest, jeżeli wydajemy, kochani, konsolę już kolejną, którąś z generacji, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series.
tak więc to jest ich czwarta generacja i tak naprawdę no nie wiem na czym się koncentrują oprócz dobrego hardware'u, który nam dają, bo jeżeli chcą rywalizować, no to muszą dawać nam odpowiedni software do tego, no konsola plus gra. Gra ekskluzywna, porządna gra ekskluzywna przyciągnie tych klientów, więc nie wierzę, że z perspektywy czasu jakby Xbox na przykład w 2023 roku wydał Starfielda, który będzie bardzo dobrą produkcją, nie okaże się jakimś Redfallem. Forza, który powiem akurat, że jestem przekonany co do Forzy. No i Hellblade'a dwójkę wydadzą, który też będzie miażdżył w recenzjach na zasadzie 9 na 10. Podobne oceny będzie dostawał jak chociażby The Last of Us czy inne produkcje Sony. To uważam, że tak za jakiś czas, po roku, po dwóch latach może być już zauważalny zauważalna większa sprzedaż hardware'u Xbox Series X, ale to też trzeba zapewniać nowymi grami i produkcjami, które się nam bezpośrednio pokazują. Czekamy na Wolverina chociażby w Sony, gdzie za jakiś XX ta gra zadebiutuje, ale gracze już wiedzą, że ta produkcja będzie dobra i nie zawiedzie się jak chociażby przy Spider-Manie. Tak więc właśnie moim zdaniem tego brakuje, ale dobra, więc koncentrują się, żeby umożliwić wszędzie, żeby swoje usługi zadebiutowały na każdej platformie, co jest super, to przynosi dużo pieniędzy dla nich i no i tak, a przy okazji powinni naprawdę skoncentrować się na robieniu dobrych produkcji gier na miarę wartej tej konsoli, bo mówimy o potężnej mocy Xbox Series X, która nie jest w stanie, którą jak na razie Xbox nie dostarczył nam takiej gry, żebyśmy mogli cieszyć się i powiedzieć wow, po to mam tego Xbox Series X, żeby pokazał mi moc w tej grze. Jeszcze takie produkcje nie nacierają, a w przypadku Sony już pokazuje tego pazura, wydając swoje tytuły. Tak więc tak, dobrze, przejdźmy dalej. Widzę komentarze, według których gdy będziemy tworzyć świetne gry, to wszystko się odwróci. To po prostu nieprawda. To jest... Jak to jest możliwe, że dyrektor generalny Microsoftu może coś takiego powiedzieć? Słuchajcie, z perspektywy... Ja jestem zwykłym graczem, który sobie gra od dziejów Pegasusa, Amigi, Commodore 64, aż do dnia dzisiejszego, mając już te zaraz 40 lat na karku. Więc się zastanawiam. Kupując, budując swoją całą kolekcję konsol, naprowadzały mnie gry. Gry, które są w jakimś aspekcie, można teraz powiedzieć, na wyłączność. Które wiążą się z tą marką, którą się kojarzą z daną marką, tak? Widzę Kratosa, wiem, że to jest Sony chociażby. Widzę Forza, wiem, że to jest Microsoft. Widzę Gearsy, widzę, że to jest Microsoft. Takich marek trzeba budować. Ja chociażby ze względu na Gears of War kupiłem 360, chociażby na dodatki do GTA 4, które były fenomenalne i były ekskluzywne tylko na początku na Xboxa 360. No, ciupkę ładniejsza grafika u konkurencji też na pewno daje pazur i zachętę do kupienia. W szczególności Game Pass, który jest super usługą dla laików, którzy po prostu nie chcą wydawać co miesiąc 3,5 stówy, ale mają katalog Xboxa i mają tutaj naprawdę dużo fajnych, ciekawych produkcji do wybrania, tak? Do wybrania, ale właśnie nie ma tych gier, powiem wam szczerze. Nie ma nadal tych gier, chociaż nadal uważam, że rok 2023 może być dobrym rokiem dla Microsoftu, ale ten wywiad troszkę im moim zdaniem zaszkodził, bo teraz są pytania, co się dzieje z Microsoftem. Dobrze, to po prostu nieprawda, nie wierzę w to, akurat w to nie wierzę, Phil Spencer. Dlaczego? No dlatego, że ekskluzywy budują konsolę. Jeżeli mam więcej gier na PlayStation 5, to Kowalski kupi konsolę PlayStation 5 mimo chodu. Tak samo jest w UK, no Xbox po prostu. Xbox w sprzedaży konsol przegrywa. To jest jasne, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że chcą dostarczać Game Passa no, chociażby na telewizorach Samsunga. To samo istnieje, ta garstka ludzi, którzy się koncentrują na Game Passie, odpuszczą sobie hardware Microsoftu, co jest moim zdaniem jasne i klarowne. A jeżeli jestem większym freakiem,
to mam tego Xboxa, mam tego Game Passa, mogę sobie wrzucić płytkę, mam większą możliwość zabawy i się cieszenia z tych produktów, jak chociażby po prostu to, co mi konsola wyciska, to się przekłada na ekran, prawda? Więc no, a wiadomo, przy streaming i tak dalej jest troszkę inaczej. No dobra, ale to wiecie, małe spin-offy. Tak więc nie wierzę w to, że wszystko się odwróciłoby się. To by się odwróciło z perspektywy czasu. Wydajcie porządne swoje tytuły ekskluzywne, a gwarantuję, że to by się przełoży na sprzedaż konsol z perspektywy 2-3 lat z pewnością, jeżeli ten ciąg będzie zachowany. Dobrze, jeżeli ruszymy i przygotujemy świetne produkcje, to nagle zobaczysz, że udział konsol zmieni się w jakiś dramatyczny sposób i on w to po prostu nie wierzy. Ja w to wierzę i to by się nam przełożyło i to jest to, co powiedziałem przed chwilą. Phil Spencer zaznaczył, że niektórzy ludzie chcą, by Microsoft był lepszą zieloną wersją tego, co robią niebiescy. Nie chcę, żeby był lepszą wersją, chcę, żeby był taką samą wersją jak odpowiednik, czyli niebiescy, tylko tutaj po prostu drugi segment, jaki jest właśnie oddział Microsoftu, który dostarcza swoje porządne gry trzy razy, a gdzie mogę po prostu na zmianę grać w produkcję Sony, Microsoftu i przeskakiwać, a nie tylko czekać na te produkcje. No niestety to jest troszkę... sam sobie strzela w kolano. Moim zdaniem nie powinien tego mówić. Dobrze, ale to nie do końca tak wygląda, mówi. Microsoft chce iść własną drogą z Game Passem, xCloudem i swoją wizją na tworzenie gier. No ale to jest takie, słuchajcie, co wy od nas chcecie, jak my się koncentrujemy na xCloudzie, Game Passie i tak. To powinien, mimo to, że to jest wasz główny cel, rozwój tego, to dla gracza to powinno grać drugie skrzypce, kochani. To powinno grać drugie skrzypce, bo dla gracza są ważne produkcje ekskluzywne. I taka jest prawda. A jeżeli wydajecie mi taki bonus w przypadku Game Passa i Clouda, to po prostu bardziej zachęcajcie mnie do swojej konsoli, dając mi te dodatkowe plusy. Ale no, na Game Passie nie można cały czas bazować, tylko koncentrować się na Game Passie, bo do tego Game Passa też trzeba coś wrzucać. No właśnie, nie tylko gry trzecich firm i swoje takie topowe, starsze tytuły, bo czekamy od Xboxa, słuchajcie, One na jakieś konkretne gry i coś po prostu im nie wychodzi, mimo że kupują te studia na potęgę. Tak więc no właśnie, no dobra, ja rozumiem, że się koncentrujecie, ale tak jak powiedziałem, to powinno dawać drugą rolę, jeżeli mówimy o graczach, tak? Xbox, dobra. No i przy okazji zobaczymy, słuchajcie, Xbox Game Showcase na początku czerwca, już 11. Mamy zobaczyć parę nowości, zobaczymy, co tutaj piszą. Szef marki Xbox potwierdził, że tym razem mamy otrzymać kilka naprawdę dużych tytułów. Gracze mają oczekiwać przynajmniej jednej dużej gry na kwartał. No już też nie mówcie tego. Jednej dużej gry na kwartał. Ludzie, no naprawdę, na kwartał. Jak zrobicie trzy gry, takie porządne z pierdolnięciem, to tak czy siak będę mocno zadowolony. Dobrze, tak więc no chyba to wszystko w Phil Spencerze. Powiem wam szczerze, jak trochę zmarniał gościu w moich oczach, troszkę się zawiodłem, ten wywiad był dla mnie niepotrzebny, powinien przeprosić za produkcję Redfalla i powiedzieć, że jak najszybciej zajmą się poprawą tej gry, a może lepiej by było, jakby wstrzymali tą produkcję, jak w przypadku Halo i bardziej by wyszli z twarzą. No tutaj na dwoje baba wróżyła. Dobra, tak więc o tyle odnośnie Phila Spencera. Przejdźmy do kolejnych newsów. Marvel Spider-Man Remastered trafi do samodzielnej sprzedaży. Insomniac szykuje niespodziankę. Super, fajnie. Ta gra zadebiutowała razem z PlayStation 5, ale trzeba było kupić wersję jakąś tam już Spider-Mana Complete Edition Miles Moralesa, gdzie mogliśmy za stówę drożej dostaliśmy Spider-Man Remastered. No i ten remaster jak najbardziej
się nam przekłada na zmiany. Dodaje ray tracing, wzmacnia, słuchajcie, grafikę. Wszystko ładnie jest bardziej renderowane i wygląda to bardziej pociągnięte pod next gena. Wygląda to nawet obłędnie, naprawdę. Spider-Man Remaster daje robotę i zmienia w ogóle face'a gościowi, głównemu bohaterowi na tego z filmu, bardziej zasugerując. Tak więc, okej, fajnie jest dla panów Spider-Mana, fajnie, że po dwóch latach Marvel zadebiutuje jako oddzielnie. Jest to moim zdaniem, nie wiem, no przyłoży się to na sprzedaż i to jest śmieszne, bo gra ma kosztować, stara gra, która wyszła tylko i wyłącznie pod tym względem, no to będzie kosztować nas 200 zł, 49 dolarów, ale też możemy sobie dokupić upgrade, upgrade graficzny pod nową generację za 10 dolarów, około 50 zł, co jest akurat fajne, bo możemy dorwać Spidermana na PlayStation 4 i sobie to zaktualizować za 5 dyszek. To akurat jest spoko. Dobrze, że nam w końcu to dali po takim czasie, ale śmieszne, że musieliśmy tyle długo czekać, ale to jest właśnie Sony i dziwna ich polityka. Ale właśnie przez tą politykę oni zarobią na tym jeszcze dwukrotnie tak naprawdę. Bo teraz Spider-Man znowu jest na temacie i zaraz w ogóle też i film animowany znowu zadebiutuje, tak więc będzie się działo w świecie Spider-Mana, zresztą cały czas się dzieje. Tak więc tutaj oni znowu na tym zarobią, ale jak najbardziej mamy czwórkę, no to warto sobie przerzucić to na piątkę i będzie się za 5 dyszek i będzie fajnie się to prezentowało. PlayStation 5 Pro ma niedługo trafić do pierwszych deweloperów, znowu wróżenie z fusów, kolejne plotki o nowej konsoli Steam, już chyba 3 razy się wypowiadałem, co o tym sądzę. PlayStation 5 Pro, jeżeli by twórcy duże podubali, to jednak te konsole są moim zdaniem wydajne, ale trzeba mieć czas i chęci na to, żeby przypracować, a nie beta tester siedzi i zgłasza błąd, a jest to ignorowane od strony dewelopera. Tak więc, no okej, ale to wszystko jest związane z brakiem czasu. Co odnośnie PlayStation 5 Pro, uważam, że może kiedyś zadebiutuję, ale bardziej jestem skłonny uwierzyć nowemu liftingowi PlayStation 5, jaki ma otrzymać, który ma zadebiutować bez napędu. Ma być to fajnie jakoś tam scalone, że ten napęd będziemy mogli sobie dokupić i go wmontować w konsolę. Moim zdaniem to obniży cenę samej konsoli, bo będzie trzeba oddzielnie dokupić napęd. Ten, kto będzie chciał, ten sobie dokupi ten napęd. Pewnie będą te zestawy z tym dodatkowym napędem już w większej cenie, tak więc to jest fajne, bo podczas produkcji produkują, koncentrują się na jednej PlayStation 5, nie patrzą na digitala czy wersję z napędem. Tak więc to jest fajne, a kto będzie chciał, ten napęd sobie dokupi i sobie fajnie go wkomponuje w konsolę. Tak sobie to wyobrażam i to ma ponoć już we wrześniu ta konsola zadebiutować, chociaż w to zbytnio nie wierzę. Tak, we wrześniu 2023 roku dojdzie do premiery PlayStation 5 z modyfikowaną wersją wyposażoną w odłączony napęd na dyski Blu-ray. What? Kurczę, jeżeli na showcase Sony zobaczymy i potwierdzą, to we wrześniu może to wyjść. A tak to będzie może na gwiazdkę. No, na pewno coś jest na rzeczy i z tym, powiedzmy, PlayStation 5 Steam w to wierzę. Dobrze, co jeszcze mamy? Microsoft nie kupi Activision Blizzard. Ban może być objęty na 10 lat. Zobaczymy, o tym już mówiliśmy też na głównym kanale Mania Gaming, więc na tym się nie będziemy koncentrować dalej. Szef marki Xbox podkreśla, że istnieje przyszłość bez Activision Blizzard. Kolejne, słuchajcie, i tutaj moim zdaniem on też sobie zaprzecza, no chce uspokoić rynek, ale nie do końca to tak wygląda, bo mocno się nastawiają na kupno Activision Blizzard i moim zdaniem Activision Blizzard plus deweloperów, których wykupili, bardzo mocno będzie im ratował dupę, bo będą jednak mieli wachlarz tych tytułów, których no wyjdzie to bezpośrednio ze stajni, powiedzmy, Microsoftu, tak? Dumy i tak dalej. Przecież kurczę, oni mają taki wachlarz, tylko wystarczy robić te gry. Wystarczy ich pilnować i trzaskać te gry. Phil Spencer powiedział pracownikom, że przejęcie Activision Blizzard przyspieszy plany Microsoftu w branży gier, ale nie jest to być albo nie być. Moim zdaniem dosyć jest i to jest taka
nie, słuchajcie, no na pewno Microsoft Xbox da sobie radę bez Activision Blizzard, ale tutaj jednak chyba budowali przyszłość patrząc na Activision Blizzard i po prostu tak, więc no moim zdaniem teraz mogą, no na pewno brali to pod uwagę, ale no troszkę ich to zasmuciło Microsoft odnośnie ich no ostatnio nieprzychylnych tutaj, czy to w przypadku właśnie tego Activision Blizzard odrzucenie przez Wielką Brytanię CMA i zablokowania tego przynajmniej na 10 lat, zobaczymy. Moim zdaniem chyba tak czy siak dojdzie do tego, ale teraz jest nowy temat, że chodzi tak naprawdę o tą chmurę, gdzie Microsoft ma 70% rynku. Zobaczymy, ale no Phil Spencer tutaj uspokaja, chociaż uważam, że to jest takie, wiecie, my no informujemy, ale tak naprawdę kurczę jesteśmy mocno zaniepokojeni na pewno. Karty rozszerzeń do Xboxa Series X i S w niższych cenach. Pamiętacie te karty, które w dniu premiery zadebiutowały do konsol nowej generacji, 9 generacji Xboxów, gdzie możemy sobie rozbudować poprzez specjalne gniazdo i 512 kosztuje $90, 1 terabajt kosztuje $150, 2 terabajty będzie kosztowało $280. Jest to o jakieś 40, już Wam mówię jaka to jest różnica. Powiedzmy, że 1 terabajt kosztował $219, no to teraz będzie kosztował $150. Tak więc cena jest znacząco bardziej korzystna dla klienta, może w szczególności, że teraz oficjalnie też konkurent wskoczył i będzie też trzaskał te dyski. No, ja o tym wspomniałem, że zaraz Seagate nam obniży ceny, proszę bardzo. I tak wyszło. No, rzecz jasna, wystarczy troszkę się orientować na rynku. Dobra. Tak więc jedziemy dalej. O Redfallu tu mam, ale to już nie będę o tym wspominał. Już o tym był komentarz. No i co? PlayStation Showcase też się szykuje, jak i Microsoftu. Microsoftu zadebiutuje 11 czerwca. Czekamy na bomby prawdy oraz zobaczymy, co Phil Spencer nam jednak zapowie. No, mamy dostawać dobre gry co kwartał. Na imprezie Sony możemy poznać nowe projekty od m.in. Team Asobi, czyli Astro's Playroom, Band Studio, słuchajcie, Gorillaz Games, Insomniac Games, no jest, Naughty Dog nawet, Nixes, no tak więc Sucker Punch to też jest dobry wydawca, na przykład od Ghost of Tsushima. Czekamy, jeżeli w ogóle zapowiedzą trzy jakieś hity od nich z wymienionych, to naprawdę będzie hard, to będzie nawet super. Starfield nie powtórzy błędów Redfalla, Microsoft pomaga w rozwoju. Więc Microsoft wykorzystał potencjał zespołu Xbox Technology Group, by wspomóc Bethesdę w procesie produkcyjnym. No kurczę, tak zawsze powinno być. Sony nawet chodzi i pomaga, żeby gra dobrze była zoptymalizowana. To dlaczego Microsoft ma nie pomagać swoim, słuchajcie, powiedzmy tutaj deweloperom przy produkcji Starfielda, bo Starfield nie może okazać się porażką. Słuchajcie, to może by, mogą jeszcze wyjść jakoś z tego wszystkiego, jeżeli Starfield, Forza, Motorsport oraz Hellblade 2 w tym roku zadebiutują i będą zrywały czapy. Tak uważam. Xbox nie chce... No i dobra, no i co? To już wszystko chyba jest omówione z newsów. Najbardziej się koncentrowaliśmy na Phil Spencerze, bo troszkę namieszał, niepotrzebnie uważam. Bo teraz jest pytanie, co z Microsoftem? To jest jakiś taki płat. Słuchajcie, my w ogóle nie chcemy rywalizować Sony. My nie mamy szans w ogóle rywalizować Sony. Co wy od nas chcecie? No, obiecywaliśmy wam dobre gry. Na razie tych gier nie ma, ale jest jeszcze nadzieja, słuchajcie. Jest jeszcze nadzieja. Zobaczymy Hellblade 2, Starfield, Forza. To, co powtarzam, jeżeli te produkty, bezpośrednio o nich, będą dobre, będą bardzo dobre, nie będą mieli takich bugów jak Redfall, to naprawdę Microsoft jeszcze wyjdzie suchą nogą z takim spojrzeniem jeszcze na przyszłość. Jeszcze może być dobrze, ale jeżeli oni pójdą drogą Redfalla i Hellblade 2 znowu da dupy, Starfield da dupy, no to naprawdę to będzie miażdżące, a od Starfielda niestety, albo stety, gracze oczekują
dużo, bo też nam ta produkcja jest tak przedstawiana. Tak więc czekamy na te gry. Czekamy, słuchajcie, Microsoft, walcz, nie poddawaj się, bo na razie to jest jakiś, nie wiem, płacz przez dłonie. No, to nie powinno być miejsca, bo to jest Microsoft i powinien głowę mieć wysoko, ponad chmurami, bo tam przecież mierzą w X-Clouda. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!